na stanowiskach, gdzie ilość miejsca brzegowego jest ograniczona, a łowimy w kilka osób, lub na zbiornikach, gdzie pływa dużo żaglówek, spinningistów, bakredy to bardzo duże ułatwienie. Łowiąc w nocy, wypływając w silniku, a dodatkowo mając na końcu wędki rybę, bardzo łatwo jest zaczepić o plecionkę. Dzięki temu sprzętowi minimalizujemy to ryzyko do minimum i możemy śmiało pływać, manewrować i wracać do brzegu. Na rynku są dostępne takie trzy podstawowe modele bakredów. Są to modele na sznurku, które przyczepione są do rodpoda, a końcówka jest na plecionce. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zaraz po podniesieniu wędki spuścić bakreda i dzięki temu holować rybę bez dodatkowego obciążenia. Kolejnym elementem są takie najbardziej popularne i standardowe bakredy, zaczepiane po prostu na plecionkę i zsuwane w jakiejś tam odległości od brzegu. Jest to rozwiązanie dobre, bo możemy ją zatopić trochę dalej od brzegu i jeżeli mamy stromy spad lub jakieś górki lub dołki po drodze, no to wtedy ta plecionka dalej jest zatopiona. Tak samo możemy spuścić kilka takich bakredów na odległości łowienia i w każdym miejscu będzie plecionka dociążona do dna. Największym problemem tych bakredów standardowych jest to, że podczas holu czy podczas ściągania zestawu dyndają one na plecionce i utrudniają hol. Jeżeli po drodze będą jakiekolwiek zaczepy, drzewa, roślinność, to one będą o to zaczepiały i naprawdę w znaczącym stopniu mogą nam utrudnić lub czasem uniemożliwić nawet hol ryby. Tutaj jest bakret standardowy, a tutaj wykonany przeze mnie, bardzo prosta metoda, po prostu oliwka i do tego taka agrafka również działa. Trzecim rozwiązaniem są bakredy przelotowe, zaczepiane na lince głównej zaraz za zestawem. Dzięki nim dociążony mamy końcowy odcinek zestawu zaraz za ledkorem. Podczas zrzutu one odsuwają się od zestawu, od ledkora i dociążają ostatnie kilkadziesiąt metrów, no w zależności od odległości, na której łowimy. Jest to rozwiązanie bardzo dobre, natomiast również podczas holu, no w szczególności w trudnych warunkach, może to nam trochę utrudniać życie.